mi niezmiernie miło powitać Państwa po tak długiej przerwie na dzisiejszym koncercie świąteczno-noworocznym w Kościele Świętego Józefa i Judy Tadeusza. I gościmy dzisiaj dzięki uprzejmości księdza proboszcza Tadeusza Kuta. Szanowni Państwo, dzisiejszy koncert mam ogromną przyjemność, a także możliwość organizować dzięki wsparciu starostwa powiatowego w Wejherowie. Chciałbym serdecznie powitać panią starostę Gabrielę Lizius. Pana starostę Jacka Tiela. A także radnych z powiatu oraz radnych z miasta Rumi. Witam serdecznie Państwa. Szanowni Państwo, ten koncert nie mógłby się odbyć również dzięki wsparciu wielu sponsorów, którymi są Centrum Handlowe Port Rumia, firma Mikrosystem, firma Cross Osłony Okienne Krzysztof Czerwiński, firma Budimex, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 i Bukowa, firma Opec, Pelik, Bella Dent, gabinet stomatologiczny Marka Roczkowskiego z Rumi, Nadleśnictwo Wejherowo, SNP Tracking, a także anonimowi sponsorzy. Partner, wielkie brawa dla naszych sponsorów. Partnerami dzisiejszego koncertu są Urząd Miasta Rumi, Miejski Dom Kultury w Rumi, Fundacja Art of Freedom, także Zespół Śpiewaczy Święta Cecylia i Pogotowie Medyczne Eskund. Wielkie brawa. Patroni medialni, Twoja Telewizja Morska, Nadmorski 24 oraz Norda FM. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego koncertu wystąpią wybitni artyści scen operowych i muzykalowych, śpiewacy operowi, którzy współpracują m.in. z Operą Krakowską, Operą Narodową w Warszawie, Operą Nową w Bydgoszczy, a także Operą i Filharmonią Podlaską. Będzie to Monika Korybalska, mezzosopran, Tomasz Rak, baryton. Wystąpią również przed Państwem wspaniali aktorzy musicalowi. Edyta Krzemień i Przemysław Zubowicz, którzy współpracują m.in. z Teatrem Muzycznym w Gdyni, a także Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Nie zabraknie oczywiście naszych wspaniałych i kochanych artystów z powiatu wejherowskiego. Zaśpiewa dla Państwa dzisiaj Emilia Kulaszewicz, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rumi. Zespół śpiewaczy Święta Cecylia, przygotowany przez Krzysztofa Brzozowskiego. Chór dziecięcy z Ekologicznej Szkoły Społecznej, również przygotowany przez Krzysztofa Brzozowskiego. Chór mieszany, kantores Wychrowięzys, przygotowany przez Tomasza Chyłę. Także dwa chóry dziecięce, Schola Parafialna i chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, przygotowany przez panią Beatę Awsiukiewicz. Wielkie brawa dla wszystkich artystów. Aranżacje muzyczne napisał do tego dzisiejszego koncertu Rafał Kłoczko, dyrygent i kompozytor, a także instrumentaliści, którzy wystąpią w dzisiejszym koncercie. A będą to Andrzej Sikiewicz na fortepianie, na skrzypcach Emilia Chyła i Tomasz Chyła, na gąbczeli Katarzyna Kamińska, na klarnecie Dawid Głowacki, na kontrabasie Michał Bąk oraz instrumenty perkusyjne Tomasz Skrętkowski.
artyści wystąpią pod dyrekcją Rumianina Krzysztofa Brzozowskiego. Serdecznie zapraszam do nas wszystkie chóry. Wielkie brawa dla artystów. Wielkie brawa. Zespół śpiewaczy Święta Cecylia. Chór mieszany, kantores, węgrowięzes, a także chóry dziecięce ze szkoły podstawowej nr 10 w Brumi, z ekologicznej szkoły społecznej, a także z Holak, Palafiarna. Wielkie brawa. Serdecznie zapraszam solistów. Monika Kolegalska, mezzosopran. Edyta Krzemień, śpiew. Tomasz Rak, baryton. Przemysław Subowicz, śpiew. Oraz Krzysztof Brzozowski. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, już za moment usłyszymy przepiękne kolędy wśród nocy i ciszy. Dzisiaj w Betlejem cicha noc, a także przepiękną piosenkę świąteczną Zima lubi dzieci. Oh,
Miss Saigon, Sun and Moon zaśpiewa dla Państwa pani Edyta Krzemień, Przemysław Subowicz, a w tej części również aria z stylu Luca Sewickiego, Giacomo Rossiniego, Largo, Alfaktotu w wykonaniu Tomasza Raka. Przed Państwem Monika Korybalska. Thank you.
A już za moment usłyszymy talent z powiatu węgierowskiego. Będzie to Emilia Kulaszewicz, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rumi, która zaśpiewa dla Państwa utwór świąteczny Na całej połaci śnieg. A następnie już też pozostaniemy w takim klimacie zimowym. Usłyszymy utwór w wykonaniu solistów White Christmas. A teraz przed Państwem Emilia Kulaszewicz. Na wsi węgle dalej śmieje.
Serdecznie zapraszam Krzysztofa Brzozowskiego.
A teraz utwór Erase Me Up. Edyta Krzemień, Tomasz Rach, Przemysław Sobowicz i nasze
góry i kochani instrumentaliści i kontrysto Krzysztofa Zadowskiego. Zaśpiewam dla Państwa song z musicalu West Side Story Somewhere. Następnie usłyszymy duet All I Ask of You z musicalu Upiór w operze. Następnie przepiękny utwór rozrywkowy Fly Me to the Moon zaśpiewa dla Państwa Przemysław Zubowicz. A następnie duet Prayer. I na koniec tej części Ave Maria Getromaskaniego w wykonaniu pani Moniki Korywalskiej. A teraz Edyta Krzemień i utwór Summer. So there's a place for us.
zespół śpiewaczy Święta Cecylia z Rumi, przygotowane przez Krzysztofa Brzozowskiego. Wielkie brawa. A także chór z Ekonomicznej Szkoły Społecznej, również przygotowane przez Krzysztofa Brzozowskiego, a także wspaniałe dwa chóry dziecięce przygotowane przez panią Beatę Apsiukiewicz. Chór ze Szkoły Podstawowej nr 10, a także Schola Parafialna działająca przy kościele Świętego Józefa i Juby Tadeusza II. I już za moment, to jest ostatnia część koncertu dzisiejszego wieczoru. Już za moment słynny przebój świąteczny All I Want For Christmas. Następnie Feliz Navidad oraz utwór Przekażmy Sobie Znak Pokoju. Serdecznie zapraszam soliści, zespół kameralny oraz chóry pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego. Make my wish come true.
zbieżkę błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. Emilia Chyła.
Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku, ten koncert nie odbyłby się dzięki wsparciu wielu wspaniałych ludzi i między innymi jest to właśnie Starostwo Powiatowe w Wejherowie i serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji, że Państwo uwierzyliście w to, że warto takie wydarzenia organizować. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie z całego serca. Szanowni Państwo, przeżyliśmy wspaniały wieczór. Tak jak ta ostatnia pieśń, to był szczególny dzień, to był szczególny wieczór. Przedłużyliśmy okres Bożego Narodzenia, się dzisiaj kończy, ale my właściwie dalej tkwimy w tym pięknym, świątecznym nastroju. Bardzo chciałabym podziękować przede wszystkim właśnie dyrektorowi artystycznemu, panu Markowi Gerwatowskiemu. Takie wspaniałe dzieła. Dziękuję wszystkim solistom, chórzystom, wszystkim, którzy przygotowali te wspaniałe chóry, instrumentalistom, no i księdzu proboszczowi, który udostępnił nam te wspaniałe chóry. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi. Niech ta radość, która dzisiaj tutaj wybrzmiała, będzie w naszych sercach przez cały rok. Życzę wszystkim Państwu, wszystkim występującym, ale i wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wspaniałym wieczorze, na nowy 2022 rok dużo nadziei, a przede wszystkim dużo radości. Niech ta radość, która dzisiaj tutaj zagościła w naszych sercach, będzie przez cały rok. Życzę dużo miłości, pokoju i dobra. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kultura musi przetrwać i miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz w tym roku na wydarzeniach w ramach grupskich spotkań muzycznych. Oczywiście, jak najbardziej. Szanowni Państwo, na bis przepiękny utwór Amigos para siempre. Żegnajcie przyjaciele, ale mam nadzieję, że do zobaczenia.